Wróżby, zabawy, taniec i poczęstunek. Tak uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej działających przy kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnobrzegu obchodzili Andrzejki. Wspólna zabawa Andrzejkowa to w warsztatach terapii zajęciowej już tradycja. Tym razem została ona zorganizowana w restauracji Stary Browar. Pojawili się na niej nie tylko uczestnicy warsztatów, ale również ich rodzice, instruktorzy, pracownicy i przyjaciele placówki oraz zaproszeni goście. Łącznie blisko 100 osób. Niedługo będzie już no niestety nie będzie możliwości do tańczenia, więc chcemy to zrobić dzisiaj, żeby się jednak młodzież pobawiła jak co roku. No ale przede wszystkim cieszymy się, że przy każdej okazji spotykamy się wszyscy razem w takim dużym gronie i że to grono coraz bardziej się powiększa. Cieszę się bardzo, że naprawdę nowy urząd do nas dzisiaj zawitał i jest przewodniczący Rady Miasta, jest pan prezydent, są również osoby, które nam pomagają przy pracy z biura projektów. Naprawdę no i masę nowych rodziców doszło i rodzice, którzy są stale u nas i młodzież. Naprawdę bardzo się cieszę, że jednak te nasze osoby niepełnosprawne stają się pełnosprawne, że tak samo się potrafią bawić, że tak samo potrafią się cieszyć i że po prostu są w tym społeczeństwie, nie obok, ale wśród społeczeństwa. Wszyscy wspólnie bawili się przy rytmach dobrze znanej muzyki. Jak na Andrzejkową zabawę przystało, nie mogło zabraknąć wróżb. Każdy chętnie chciał sprawdzić, co czeka go w niedalekiej przyszłości. Mamy piękny, duży taki klucz robiony wczoraj, ale nawet pan Ziwonicz już tam jeszcze jeden, więc będzie na dwa klucze lanie wosku, będą tańce, będą konkursy, także będzie zabawa dosyć wesoła. Jak mówi Zofia Trochimowicz-Warga, kierownik warsztatów, koniec tego roku jest naprawdę dobrym czasem dla placówki, zatem nie tylko z okazji Andrzejek, wszyscy świętują i dobrze się bawią. Jest największa radość, ponieważ dla mnie to jest nareszcie spokojny sen, ponieważ klatka, która od 2013 roku była zmorą wręcz nas wszystkich, w tej chwili rozpoczęła się budowa naprawdę bardzo szybka. Do 21 grudnia ma być zakończony pierwszy etap. No wreszcie się zrealizuje to marzenie, że ten rok naprawdę przez tą klatkę, mogę powiedzieć, był wspaniały. No i tym bardziej, że doszło do nas dużo nowych twarzy, dużo uczestników, dużo nowych rodziców. Myślę, że naprawdę... No mogę powiedzieć, że to był dobry rok. Na wszystkich uczestników Andrzejkowej zabawy oprócz wróżb i tańców czekał również poczęstunek.